z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo długo w Kościele nie beatyfikowano dzieci, które nie były męczennikami. To się zmieniło w XX wieku i pierwszą dwójką dzieci beatyfikowanych za heroizm cnót byli, były dzieci fatimskie. Był Franciszek i jego siostra Hiacynta. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Hiacyncie zostańcie ze mną. Jacenta była dzieckiem bardzo żywym, emocjonalnym. To była najmłodsza córka, najmłodsze dziecko w tej rodzinie, ósma z kolei. I to właśnie jej, jej bratu oraz kuzynce Łucji objawiła się Matka Boża w Fatimie. Ale zanim doszło do tych objawień, warto wspomnieć, że dziewięć dni wcześniej papież Benedykt XV ogłosił i rozpoczął nowennę do Matki Bożej z prośbą o zakończenie pierwszej wojny światowej. To jest 1917 rok. Europa od trzech lat wykrwawia się na polach bitew. W bitwach zupełnie bezsensownych, gdzie ludzie są rzucani do ataku, gdzie choć wiadomo, że nie da się przełamać linii frontu. Papież prosi prosi Matkę Bożą oraz prosi Kościół, aby cały Kościół błagał Matkę Chrystusa o to, żeby ona przyszła i zakończyła ten bezsensowny konflikt, to wzajemne mordowanie się narodów. I Maryja odpowiada. 9 dnia tej nowenny objawia się w Fatimie trójce pastuszków. Wcześniej pojawia, te dzieci widzą anioła, trzykrotnie mają wizję anioła, który w jednej z tych wizji przedstawia się jako anioł Portugalii. Ale to jest dopiero, że tak powiem, preludium. Te trzy objawienia to jest preludium do tej chwili, kiedy dzieciom ukaże się, jak ona ją nazwą, piękna pani. Franciszek będzie ją tylko widział, Hjacenta będzie ją słyszeć, a Łucja będzie miała możliwość rozmawiania z piękną panią. To Łucji zostanie powierzone zadanie przekazania światu orędzia, które w Fatimie Maryja kieruje do świata, kieruje do wiernych. Jacenta i Franciszek będą tymi, którzy wesprą Łucję oraz wesprą to zadanie. Z jednej strony będąc świadkami potwierdzającymi, że rzeczywiście do objawienia doszło, a z drugiej strony, przez swoje umartwienia i przez modlitwę, wspierając Łucję i też pokazując będąc świadkami nawrócenia, zbliżenia się do Matki Bożej. Jacynta żyła zaledwie 10 lat, ale to było bardzo intensywne, zwłaszcza te ostatnie lata były bardzo intensywnym czasem świadectwa właśnie wiary i rozwoju duchowego. To małe dziecko, ta mała dziewczynka zaczęła zawstydzać dorosłych. Takim momentem, który bardzo wpłynął na całą trójkę pastuszków była wizja piekła, którą Maria roztoczyła przed nimi. Prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie do końca sobie wyobrazić ani przyjąć tego, co te dzieci zobaczyły. One opowiadały o ogniu, o pełzających iskrach, o potwornej rozpaczy i cierpieniu tych, którzy są w piekle zanurzeni. I obraz ten nie popchnął tych dzieci do rozpaczy, nie popchnął tych dzieci do smutku. On skierował je ku współczuciu. I to jest, myślę, bardzo piękna cecha dziecka, która kiedy kocha, na cierpienie drugiego, na cierpienie osoby bliskiej reaguje współczuciem, reaguje miłosierdziem. I tak właśnie zareagowały dzieci. Tak jak Jezus mu, mówi w tym fragmencie, który przeczytałam, ta prostota dziecka, ta dobrze rozumiana prostota dziecka, ta otwartość i jego jeszcze można powiedzieć czyste spojrzenie kieruje go właśnie w stronę miłosierdzia. Jacynta pod wpływem wizji, też tego, co słyszała od Matki Bożej, postanawia wszystkie swoje trudności, cierpienia przeznaczyć, oddać Bogu jako ofiarę w intencji tych, którzy grzeszą. Oraz potem doło dołoży do tego też intencję Ojca Świętego. My wiemy, ponieważ już trzecia tajemnica fatimska została objawiona, że w tej trzeciej tajemnicy była zapowiedź tego, że papież będzie cierpiał. Hiacynta nie może tego powiedzieć, bo ta tajemnica została zapieczętowana, miała być przekazana czy objawiona później, ale ona już wtedy wie, że papież potrzebuje jej modlitwy, papież potrzebuje jej ofiary. Przez to modlitwę i ofiarę za grzeszników, oraz modlitwę i ofiarę za Ojca Świętego, Hiacynta pięknie pokazuje miłość do Kościoła. Nie tylko od tego kościoła instytucjonalnego, właśnie do postaci papieża, ale też do tych, którzy grzeszą, którzy od kościoła odpadli albo od kościoła się odwrócili. Rzeczywiście Bóg przyjął jej ofiarę. Jest taka piękna historia, że kiedyś Jacenta. I Franciszek szli koło domu kobiety, która ilekroć ich widziała, reagowała na, na te dzieci, na tych wizjonerów potworną agresją. Publicznie bluzgała na nich, krzyczała, wyklinała te dzieci. I Jacinta, w pewnym momencie, idąc i mając świadomość, że za chwilę spotkają tą kobietę, bo mijali jej dom, zaczyna się głośno modlić w jej intencji. Odmawia, te, taki, miała taki zwyczaj odmawiania: Trzech zdrowaś Mario, więc staje pod domem tej kobiety, zaczyna modlić się w jej intencji, nie zdając sobie sprawy z tego, że ta osoba jest, stoi w oknie i widzi. I potem ta kobieta właśnie opowiada, że w momencie, kiedy słyszała głos Jacenty, odmawiającej zdrowaś Mario, w jej sercu coś się przełamało. Przestała być zdolna do tego, żeby wyklinać te dzieci, ale, a zamiast za to zrodziło się pragnienie nawrócenia, powrotu do Boga i wzrostu duchowego. Ofiara Jacenty też um, jakby dopełniła się czy osiągnęła swoje apogeum w ostatnich miesiącach jej życia. W 1918 roku, już po zakończeniu objawień, w Hiszpanii i w Portugalii wybucha grypa hiszpanka. W porównaniu z tym, co przeżywamy teraz, z COVID-em, yy, to była o wiele drastyczniejsza zaraza, o wiele drastyczniejsza epidemia, dlatego że umarły miliony ludzi na całym świecie. W ciągu trzech lat, w ciągu trzech fal tej epidemii, umarło na świecie wiele milionów ludzi. W samej Europie umarło ich kilkaset tysięcy. I Jacenta oraz Franciszek, właściwie wszyscy w ich rodzinie oprócz ojca zachorowali na Hiszpankę. Najpierw umarł Franciszek. Hjacynta znalazła się w szpitalu. Wywiązała się, u niej, wywiązała się u niej choroba związana z zapaleniem opłucnej. Więc temu dziecku na żywo usunięto dwa żebra, żeby płuca miały więcej przestrzeni. Hjacynta przyjmuje ten ból bez skargi. Przyjmuje też to cierpienie związane z wysoką gorączką, wywiązującą się sepsą. I oddaje to właśnie w intencji grzeszących, i oddaje to w intencji Ojca Świętego. Kiedy jest w szpitalu, ma ostatnią wizję Matki Bożej, siódmą wizję Matki Bożej. I Matka Boża zapowiada w tej wizji to, że w 1939 roku wybuchnie wojna, e, jeszcze bardziej drastyczna, że jeżeli ludzie nie będą się modlić, się nie nawrócą. Ponownie na, wybuchnie wojna, ponownie powróci konflikt i będzie on jeszcze straszniejszy niż ten poprzedni. Jednocześnie Maryja cały czas zapowiada też Franciszkowi, Jacencie i Łucji, że bramy raju są przed nimi otwarte i że dzięki temu, że dobrze wypełnili swoje powołanie, do którego ona ich wezwała, mają otwarte drzwi, one wejdą do raju. Tam doświadczą pokoju, uciszania tych wszystkich cierpień, którego, których doświadczyły za życia. Chiacenta przyjmuje siódme objawienie, udaje jej się wyspowiadać, ma zaledwie 10 lat, wtedy jeszcze dzieci, tak młode dzieci, rzadko były dopuszczane do spowiedzi Komunii Świętej. Ale jej udaje się wyspowiadać, prosi o Komunię Świętą, ale kapłan mówi, przyjdę do ciebie z Panem Jezusem rano. Rano Chiacenta już nie żyje, już jest po tej drugiej stronie, już jest ze swoją dobrą Panią. Myślę, że to, czego możemy się nauczyć od tej dziewczynki, to jest reagowanie na grzech. Że kiedy widzę grzech drugiego człowieka, kiedy widzę kogoś, kto się odwraca od Kościoła, y, dokonuje aktu apostazji, albo obiecujesz, że aktu apostazji, żeby reagować modlitwą ofiarą, a nie gniewem. Dzięki temu staniemy się podobni do Jacenty, ale też podobni do Chrystusa.